drugie okrążenie naszej dyskusji wokół gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Pytamy o wybory, pytamy o to, w jakim trybie będą one przeprowadzone, no i kiedy będą one przeprowadzone, bo tutaj wciąż dużo znaków zapytania. Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Obiecałem panu posłowi głos, bo te argumenty rzecznika ludowców wybrzmiały mocno tuż przed przerwą. Na jakich podstawach prawnych te wybory są dzisiaj przygotowywane, kiedy de facto ta ustawa no wciąż tkwi w Senacie? Przyjmuję za dobrą monetę to, że kolega Miłosz myli się i mija się z prawdą, dlatego że nie jest posłem i może nie wie, nad czym posłowie głosują, ale ja jestem posłem i chciałbym zapewnić kolegę Miłosza, że taka podstawa prawna znalazła się w ustawie związaną z tarczą antykryzysową, która głosowana była w marcu. I tam posłowie przegłosowali głosowanie korespondencyjne dla osób, które odbywają kwarantannę i osób, które mają powyżej 60 roku życia, więc podstawa jest w artykule 99 tarczy antykryzysowej, a także jest podstawa w decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który polecił przygotowanie takich tych wyborów przez Pocztę Polską jako operatora. Więc proszę nie wprowadzać w błąd, że Poczta Polska... Coś nam zerwało pana posła Jana Kantaka. Będziemy się za chwilę spróbować z nim łączyć raz jeszcze. No to pytanie do rzecznika ludowców. Mogę się odnieść od razu. Tak, to raz prośba o odniesienie się, a dwa też dopytam. Polska... Czy nie byłoby lepiej, panie Miłoszu, gdyby opozycja w Senacie zgłosiła poprawki, tak by porozumienie Jarosława Gowina i posłowie mogli je przyjąć i mogli skorygować tę ustawę, a nie w całości odrzucać ją, wyrzucając do kosza? Pierwsza rzecz to... Ta ustawa, która dzisiaj jest w Senacie, właśnie to w jej zapisach są możliwości, na podstawie których Poczta Polska może uzyskać do danych wszystkich obywateli, nie tylko tych właśnie, o których mówił pan poseł Kantak, powyżej 60 roku życia i będących na kwarantannie, tylko wszystkich obywateli, którzy mają głosować w sposób korespondencyjny. To się znajduje w tej ustawie, a nie w poprzedniej. W poprzedniej było to głosowanie korespondencyjne dość mocno ograniczone. Zresztą mówią to sami przedstawiciele PiS-u. To pan premier Gliński powiedział, że przepisy wykonawcze, czyli ta ustawa, jeszcze nie weszły w życie. I do tego tak naprawdę się odnoszę. Widać, że nawet tutaj tej wspólnej narracji o obozie rządzącym nie ma. Panie redaktorze, ta ustawa dotyczy przede wszystkim wyborów korespondencyjnych, więc myślę, że w całości będzie zablokowana. Rząd wreszcie musi pójść po rozum do głowy, wprowadzić stan klęski żywiołowej, odsunąć wybory w czasie na bezpieczny termin. Ja wiem, że często pan premier Morawiecki mija się z prawdą. Ja wiem, że często mówi prawdę wtedy, gdy się pomyli. No ale wydawało się, że to właśnie na podstawie tego, co mówili epidemiolodzy i lekarze. On powiedział ostatnio w Sejmie, że szczyt zachorowań prognozowany jest na maj, na koniec maja. Wobec czego przeprowadzenie wyborów w jakiejkolwiek formie w tym czasie po prostu jest pomysłem szalonym. No i nawet to mówi pan profesor Maksymowicz, mówi to pan poseł Sośnierz. Nie będę się nawet odwoływał do opozycji, tylko będę się odwoływał do tego, co mówią politycy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To właśnie ci posłowie mówią, że wybory w maju są zagrożeniem dla zdrowia i życia, bo tak naprawdę jest. Zresztą powiedziała to dzisiaj też, była pierwsza, czy można powiedzieć pierwsza osoba w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy na tym pierwszym etapie kampanii, pani Turczynowicz-Kieryło. Też mówi o tym, że 10 maja tych wyborów nie powinno być. Zastanawiam się, co tak naprawdę stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić stan klęski żywiołowej. Usankcjonować prawnie ten dzisiaj aspekt, który mamy. No ale też słyszy pan na pewno te argumenty, że te wybory w sposób tradycyjny szybko nie mogą być przeprowadzone tak naprawdę i być może taka furtka dotycząca korespondencyjnych przydałaby się nam, by no jeśli nawet wprowadzić stan klęski żywiołowej, to by w sierpniu, wrześniu, może na jesieni, może za rok, ale jednak w formie korespondencyjnej przygotować takie głosowanie. Dlatego najpierw wprowadzimy stan klęski żywiołowej. Już panie pośle, za chwilę oddam głos. A później o tym rozmawiajmy, ograniczając oczywiście na maksa możliwe zagrożenia. Natomiast w maju żadne wybory, czy to w formie korespondencyjnej, czy tradycyjnej, nie będą bezpieczne, a dwa, one po prostu technicznie będą niemożliwe do przeprowadzenia, o czym mówią sami przedstawiciele obozu. Wracamy do Jana Kantaka. Czy faktycznie tego rodzaju scenariusz, który mówił rzecznik PSL, jest najbardziej dzisiaj prawdopodobny, że wyborów w maju po prostu nie będzie? No na pewno jakby opozycja o tym decydowała, to nie byłoby wyborów do momentu, kiedy sondaż nie da kandydatowi opozycji wejścia do drugiej tury. I to jest pewne, że dopóki sondaże będą pokazywały, że prezydent Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie w pierwszej turze, to wybory według opozycji nie będą się mogły
odbyć. Te ściemy, które politycy opozycji formułują, to mogą być ściemami dla osób, które odbywają izolację albo kwarantannę i nie chodzą po ulicach i nie widzą tego, że odmrożenie stało się faktem. Ludzie chodzą na pocztę, chodzą do supermarketów, chodzą na plażę, chodzą do lasów, mijają siebie często niestety bez maseczek i naprawdę te straszenie to mogłoby być formułowane tylko dla ludzi, którzy nie widzą, jak wygląda rzeczywistość. Ale każdy, kto wyjdzie na ulicę i zobaczy, że niestety albo stety, no społeczeństwo nie da się... Jest jeszcze, znów pewien problem techniczny, ale jest jeszcze kwestia dotycząca właśnie technicznych szczegółów takiego głosowania korespondencyjnego, bo nawet jeśli ta ustawa zostałaby podtrzymana w Sejmie, a weto nie utrzymałoby większości w Izbie Niższej Parlamentu, no to mamy pytanie techniczne o to, jak stworzyć obwodowe komisje wyborcze, lokale, kwestie szybkości liczenia głosów, mnóstwo spraw bardzo, bardzo technicznych, kompletnie niepolitycznych. Czy panie pośle, jesteście pewni, że to się uda zrobić, czy się 17 czy 23 maja, no bo tam trzeba powiedzieć wprost, trzeba po pierwsze sztabu ludzi, a po drugie no trochę czasu, by jednak przeliczyć te głosy w innym trybie niż dotychczas. Myślę, że najbardziej realnym byłoby 23 maja przeprowadzenie takich wyborów. To rzeczywiście jest dość trudne zadanie logistyczne, ale ono wynika właśnie, wracamy do punktu wyjścia, z działania Senatu, a w zasadzie jego niedziałania. Jeśli słyszymy, że pan Miłosz Motyka mówi, że Senat odrzuci w całości ustawę przyjętą przez Sejm, no to znaczy, że tam nie trwają prace merytoryczne, tylko jest od początku do końca nastawienie negatywne nastawienie. To znaczy, że skoro chcecie odrzucić całość, nie chcecie tej ustawy procedować, nie chcecie jej poprawiać, nie chcecie wprowadzać merytorycznych zmian, tylko chcecie ją po prostu odrzucić, to naprawdę nie musi trwać 30 dni i nie znajduje to żadnego uzasadnienia. To, że konstytucja przewiduje termin 30-dniowy dla Senatu, to nie oznacza, że w każdej sytuacji należy go wykorzystywać. Ten termin związany jest z tym, że Senat może być, tak mówiąc kolokwialnie, zawalony pracą legislacyjną i ustrojodawcy, czyli twórcy. I zaraz z tym argumentem wrócimy do rzecznika ludowców, ale jeszcze dopytam, panie pośle, pana o te kwestie techniczne. Pan jest absolutnie pewien, że i poczta, i samorządy, i kwestie takie techniczne jak lokale wyborcze, liczenie głosów, że to się wszystko uda spiąć 23 maja, także w tym trybie, by ewentualna druga tura, jak dobrze liczę, już w czerwcu mogła się odbyć, no bo taki proces, jak wyliczył profesor Flis, liczenia głosów też trochę potrwa. Od tego jest sprawne państwo, a nie państwo teoretyczne, jak mówił o Polsce minister rządów PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Sprawne państwo, które funkcjonuje, ma sprawne organy, które są w stanie przygotować najważniejsze wybory z punktu widzenia demokracji, najważniejszej osoby w Polsce. Oczywiście te wybory są też, warto wspomnieć, najłatwiejsze do przeprowadzenia. Więc tutaj jestem dobrej myśli, tylko tak jak powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, potrzebny jest konsensus polityczny i jakieś po prostu zwyczajne działanie wspólne. Ale na to niestety, jak widać, nie możemy liczyć ze strony opozycji, dlatego najprawdopodobniejszym terminem jest 23 maja. Ten argument pana posła, panie Miłoszu, jest jednak ważny. No jeśli chcecie w Senacie odrzucić tę ustawę, to dlaczego nad nią się tyle pochylać, tak głęboko analizować, jeśli nie ma mowy o poprawkach, a tylko o powiedzeniu jednego prostego nie? Bo takie głosy pojawiają się w Senacie, zresztą to senatorowie na końcu pewnie podejmą decyzję o tym, jak głosować w tej ustawie. Ja tutaj nie będę przesądzał, natomiast pan poseł Kantak mówił o tym, że... ściemy. Z pana ust na pewno. Natomiast gdyby mógł pan nie przerywać. Pan poseł mówił o tym, że dzisiaj na ulicach jest wiele osób, wychodzą w maseczkach, przemieszczają się. Oczywiście, tylko... I że wszystko wróci do normy i można wybory przeprowadzać. No to w takim wypadku... To widać, że jest taka norma, no i że można przeprowadzać koncerty plenerowe. Panie pośle, panowie, prosimy ja o... wiem, że to bardzo ja boli, ale jest pan nadpobudliwy. Przeprowadził pan... Ja wiem, wody, że pan teraz wody, będzie... Nie, wody, nie potrzebuje wody. Wody dla pana Kantaka. Pan potrzebuje prawdy, strumienia ja prawdy, wiem, związanego z waszym prezydentem. Dobrze, panie redaktorze, czy można przywołać pana posła? Panie pośle, jeszcze oddam panu głos. Teraz Miłosz Motyka, ale też prośba o ten argument z Ciechanowa, bo to jest ważne. Czy tam nie doszło do pewnych zaniedbań, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, epidemiczne? Pan Miłosz powie, że tego nie widział. Tak jak Władysław Kosiniak-Kamysz. Przepraszam, na czyje pytanie mam odpowiadać? Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan redaktor Kantak. Pan redaktor Fiołek zadaje pytanie, pan rzecznik Motyka odpowiada. Panie redaktorze, pierwsza rzecz to są te kwestie wyborów w maju, o których mówił pan poseł przed momentem, że one się mogą, można je spokojnie przeprowadzić. No to kto kłamie? Kto kłamie? Pan premier Morawiecki i premier Gowin kłamią?
czy kłamie pan poseł Kantak? Bo oni mówią, że szczyt epidemii, jak powiedział pan premier Morawiecki z mównicy sejmowej, przypadnie na koniec maja. Jeśli mi dzisiaj pan poseł Kantak chce powiedzieć i wszystkim Polakom, że można przeprowadzić wybory w szczycie epidemii, a przecież chyba pan premier Morawiecki miał dobre informacje w tym temacie, no to powiem szczerze, szalony pomysł i my na to na pewno nie pójdziemy. Druga rzecz, pan mówił o współpracy. Czy pan sobie jaja robi, przepraszam, po raz kolejny? Gdy my przychodziliśmy na wszystkie spotkania z panią premier, już teraz Emilewicz, z panem premierem Morawieckim, z ministrami, z ministrem zdrowia, z panem Cieszyńskim i zgłaszaliśmy swoje poprawki do ustawy, to wy na końcu i tak zrobiliście wrzutkę wyborczą i odebraliście prezydentowi możliwość powoływania, odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. To dla was wtedy w nocy, z piątku na sobotę, było najważniejsze. O drugiej w nocy wrzucaliście takie poprawki. Gdybyście chcieli uczciwie rozmawiać, to takich poprawek by nie było. A poprawki opozycji byłyby brane przez was od razu pod uwagę i nie potrzeba by było nawet kolejnych trzech tarcz. Co do Ciechanowa, z tego co wiem, Urząd Miasta dochował wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa. I tak naprawdę tyle. Zastanawiam się tylko, dlaczego poseł Kantak nie krzyczał 10 kwietnia, gdy widział, jak nie dochowywano reżimów sanitarnych podczas uroczystości związanych z katastrofą smoleńską. Myślę, panowie, że i w Ciechanowie 10 kwietnia tych reżimów po prostu, że w obu tych przypadkach reżimów nie dochowano i to powinno absolutnie nas łączyć, taka ocena ponad podziałami. Dopytam jednak rzecznika PSL jeszcze o te wybory korespondencyjne i ich bezpieczeństwo, no bo to też argument, który wraca. Dostajemy przesyłki, kurierzy pracują, listonosze przenoszą nam listy polecone, nie tylko polecone i jakoś działamy. Te śmiercionośne koperty, o których już tak się głośno robi w internecie, no nie rozprzestrzeniają wirusa na tak dużą skalę, jakbyśmy się mogli tego obawiać jeszcze jakiś czas temu. Tu krótko, ja czekam na zalecenia głównego inspektora sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w tym temacie i do nich się należy przede wszystkim stosować. Jan Kantak, panie pośle, te wszystkie argumenty i o bezpieczeństwo epidemiczne, i o bezpieczeństwo czy skuteczność techniczną wyborów nie przemówią na koniec, jeśli chodzi o obóz Prawa i Sprawiedliwości i te wybory mimo wszystko 23 maja prawdopodobnie w tym terminie po prostu się odbędą? No ale tutaj, panie redaktorze, nie ma tego, co nam się chce, a czego nam się nie chce. No konstytucja mówi wprost i wyraźnie, między 75 a 100 dniem trzeba przeprowadzić wybory i nikt nie jest w stanie tego zmienić, więc ściemy tutaj pana Miłosza Motyki, który mówi o dialogu, o współpracy przy tarczach antykryzysowych. Wy stworzyliście prawdziwą, tak ją nazwaliście, tarczę antykryzysową. Jak przyszło co do czego, była ona głosowana w Sejmie, to jedyną osobą, która nad nią nie głosował z PSL-u, był Władysław Kosiniak-Kamysz, który w tym czasie dawał wywiad dla Moniki Olejnik. No, to pokazuje waszą powagę i chęć. Bo przesunęli się czas głosowań. Aha, no tak, to nasza wina. To tak. Wystarczyło odmówić udziału w wywiadzie i powiedzieć, że jest sprawa ważniejsza, tarcza antykryzysowa, ale nie, Władysław Kosiniak-Kamysz wybrał wywiad dla TVN-u. To jest kwestia zasadnicza. Trzeba przeprowadzić wybory w sposób oczywiście bezpieczny. Najbezpieczniejsze byłyby wybory korespondencyjne, chociaż ja podzielam zdanie posła Bortniczuka z Porozumienia. Widząc to, co się dzieje na ulicach miast i rozmawiając też z ludźmi, większość osób, z którymi rozmawiam, mówi, że z zachowaniem zasad bezpieczeństwa najlepiej byłoby to przeprowadzić w pytanie, czy taką furtkę prawną dzisiaj jeszcze mamy, bo to jest osobny temat, ale panowie, zostawiam dwie minuty, po minucie dla każdego z was. Polskie Stronnictwo Ludowe i tutaj pan Miłosz mówi o tym, że premier Morawiecki mówi o szczycie epidemii w maju. Ja słyszałem wypowiedzi ekspertów, wirusologów, epidemiologów, którzy mówią, że ten szczyt zachorowań nastąpi na jesieni. Faktem się zmieniają, więc... Chciałbym zapytać, panie pośle, teraz ja dopytam na koniec, bo zostały nam półtorej minuty. Króciutko, dosłownie po 40 sekund, panie pośle, uprzejmie proszę, bo po 40 sekund dla każdego z panów. Gdybyście mieli dzisiaj widzom telewizji w Polsce.pl powiedzieć, jak to się skończy, kwestia wyborów na dzisiaj, na stan na 4 maja, przed tuż po południu, waszym zdaniem, jak się to skończy? Jan Kantak. Według mnie najlepszą opcją byłoby przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych 23 maja, tak aby mimo tej obstrukcji senackiej Poczta Polska jako operator i Państwowa Komisja Wyborcza były w stanie przygotować ten proces technologiczny, logistyczny, żeby zapewnić każdemu w sposób bezpieczny możliwość oddania głosu na prezydenta. Czyli Jan Kantak mówi, ustawa przejdzie w Sejmie, wybory 23 maja najbezpieczniejsze w formule korespondencyjnej. Miłosz Motyka, jak to się skończy? Ustawa nie przejdzie w Sejmie, no i wtedy zobaczymy, w jakiej zagwozdce będzie Prawo i Sprawiedliwość, ale dzisiaj te pytania należy kierować przede wszystkim do naczelnika Jarosława Kaczyńskiego. My uważamy, że
zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który de facto w Polsce jest, i po prostu przesunąć wybory, jak bezpośrednio odpowiadając panu posłowi Kantakowi, w bezpieczny termin. Jeśli nie będzie epidemii na jesieni, jak sugeruje pan premier Morawiecki, to wtedy te wybory należy przeprowadzić. Jeśli epidemia będzie, o czym pan mówi, z zasłyszanych informacji od wirusologów, to należy wtedy przesunąć i przedłużyć stan klęski żywiołowej, bo epidemia to jest stan klęski żywiołowej. Rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej jest taką przesłanką. I tutaj po prostu nie bójcie się stosować prawa. Stawiamy kropkę. Nie brakowało złośliwości, ale nie brakowało także gorącej dyskusji, za co i uczciwej dyskusji, za którą panom obu serdecznie dziękuję. Jan Kantak, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję Miłosz bardzo. Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panowie, dziękuję. Wracamy dziękuję za bardzo. Kilka chwil z publicystami. Zostańcie państwo z nami.